Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Władze Izraela nie chcą zakazu kłamliwego sformułowania polskie obozy śmierci. Swój sprzeciw najpierw zgłosił poseł Knesetu, później premier Netanyahu. Pytanie, czy taka reakcja wynika jedynie z niewiedzy, czy jest próbą zakłamania historii i częścią antypolskiej nagonki. Jedyne obozy, jakie istniały na terenie Polski, były niemieckimi obozami śmierci. Wszystko zaczęło się od wpisu przywódcy opozycyjnej Centrowej Partii Jest Przeszłość. Zdecydowanie potępiam nową ustawę przyjętą w Polsce, która jest próbą zaprzeczenia udziału wielu polskich obywateli w Holokauście. To narodziło się w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów było zamordowanych bez nawet zobaczenia niemieckiego żołnierza. Były polskie obozy zagłady i żadne prawo kiedykolwiek nie może tego zmienić. W ślad za tym pojawiły się kolejne reakcje strony izraelskiej. Tym razem premier Benjamin Netanyahu poinstruował izraelskiego ambasadora w Warszawie, by spotkał się z premierem Polski i zażądał wycofania projektu ustawy każącej za sformułowanie polskie obozy śmierci. W myśl ustawy każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Wypowiedź polityków państwa Izrael jest niepokojąca i zdumiewająca, ponieważ jak można wypowiadać takie słowa w Polsce? Polska była pierwszą ofiarą Hitlera. Doznała niewyobrażalnego dzisiaj ogromu zniszczeń. Straciliśmy miliony obywateli. Mówi prezes IPN dr Jarosław Szarek. Mimo to fala kłamliwych wpisów nie ustała. A to już kolejne słowa jednej z izraelskich dziennikarek, która na co dzień informuje o wydarzeniach w Knesecie. Polskie obozy śmierci. Polskie obozy śmierci. Polskie obozy śmierci. I tak kilkanaście razy. Na kłamstwo historyczne reagują polskie władze. Polska i Izrael w 2016 roku wydały wspólne oświadczenie, w którym sprzeciwiają się wszelkim próbom wypaczenia historii narodów żydowskiego lub polskiego przez negowanie lub umniejszanie ofiary Żydów podczas Holokaustu lub stosowanie błędnych terminów takich jak polskie obozy śmierci. Napisał na jednym z portali społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Swoje oświadczenie wydała także kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy. Każdy, kto używa dla niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i innych obozów kłamliwego terminu polski obóz śmierci, nie tylko bezcześci pamięć jego ofiar, ale także zatruwa świadomość kłamstwem, co powinno być piętnowane i karane. W minioną niedzielę premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził swoje stanowisko, w którym żąda od Polski odrzucenia nowelizacji przepisów o Instytucie Pamięci Narodowej. W żadnych okolicznościach nie akceptujemy żadnej próby przepisania historii. Nie przyjmujemy żadnych ograniczeń dotyczących prowadzenia badań. W żaden sposób ta ustawa nie ogranicza badań naukowych, nie ogranicza działań historyków. Ta ustawa ma na celu tylko walczyć z kłamstwem o polskich obozach śmierci. Mówi rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof Łapiński. Reakcja izraelskich polityków może dziwić tym bardziej, że ustawa wciąż jest na etapie procedowania. Teraz trafi do Senatu, dlatego marszałek Stanisław Karczewski zaprosił ambasador Izraela do rozmowy na temat nowelizacji przepisów o Instytucie Pamięci Narodowej. Warto jednak zaznaczyć, że strona izraelska dokładnie wiedziała o prowadzonych pracach. Rok temu, kiedy ogłosiliśmy założenia tej ustawy, spotkałem się dwa razy z ambasador Izraela i również ze względu na ich wątpliwości wpisaliśmy do tej ustawy zapis mówiący o tym, że jeżeli się prowadzi badania naukowe bądź badania artystyczne, takie osoby nie podlegają w ogóle tej ustawie. Dlatego nie ma zagrożenia, że jeżeli ktoś by chciał badać na przykład jedwabne, że będzie podlegał pod tą ustawę. Przez ponad rok strona izraelska nie zgłaszała do ustawy żadnych zastrzeżeń. Skąd nagle taka próba zakłamania historii? W przeddzień obchodzonego Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu środowiska lewicowo-liberalne mocno nagłaśniały sprawę zorganizowania obchodów urodzin Adolfa Hitlera. W tej sprawie szybko zadziałała prokuratura. Informację w Sejmie przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji.
Zero tolerancji dla takich zachowań. Mimo to wielu komentatorów podsycanych przez lewicowo-liberalne media łączyły tę kwestię z patriotycznym Marszem Niepodległości. W całej tej sprawie należy zadać sobie pytanie, dlaczego materiał o spotkaniu grupy nazistów w lesie oraz próba przerzucenia odpowiedzialności za Holokaust na Polaków zbiegają się w czasie, wskazuje dr Lucyna Kulińska. Jeżeli kręci się materiał ponad pół roku wcześniej w jakiś, i potem się go trzyma i nagle pokazuje się wtedy, kiedy przedstawiciele żydowscy na obchody, prawda, Holokaustu przyjeżdżają tutaj, przyjeżdża przedstawiciel amerykański, to ma wszystkie znamiona klasycznej antypolskiej prowokacji. Bo ta prowokacja niemal całkowicie przykryła wizytę sekretarza Stanów Zjednoczonych Rexa Tillersona w Polsce. Jest także próbą przykrycia szczytnych inicjatyw, które pokazują bohaterską postawę Polaków ratujących Żydów w trakcie okupacji niemieckiej. Jedną z nich jest Kaplica Pamięci w sanktuarium pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Ustawa przewidująca kary za kłamliwe określenie polskie obozy śmierci nie ogranicza wolności badań naukowych, podkreślają władze Instytutu Pamięci Narodowej. To odpowiedź na główny zarzut Izraela. O nowelizacji ustawy telefonicznie rozmawiali premierzy Polski i Izraela. Nie ma mowy o odpowiedzialności Polski za Holokaust. Nawet politycy nie mają pełnej świadomości, a wręcz przeciwnie, przekonanie, że to my jesteśmy przynajmniej współodpowiedzialni za Holokaust. Taką tezę potwierdzają te słowa jednego z izraelskich ministrów. Prawda jest taka, że wiele narodów, w tym Polacy, wielu Polaków angażowało się w pomoc Niemcom w mordowaniu Żydów, przekazywali ich nazistom, a także sami mordowali. Moja rodzina została unicestwiona podczas Holokaustu. W kierunku obarczania narodu polskiego odpowiedzialnością za Holokaust zmierza ciągłe mówienie o, tu cytat, polskich obozach zagłady. Nie ma bowiem wątpliwości, kto stworzył obozy koncentracyjne, gdzie narodziła się ta idea i kto wprowadził ją w życie, ale także kto był strażnikami w tych obozach. Izrael przekonuje, że nowelizacja ustawy o IPN uniemożliwi prowadzenie badań naukowych, napisze historię na nowo. Nie tolerujemy zniekształcenia prawdy, ponownego pisania historii czy negowania Holokaustu. W tych przepisach, które obecnie są procedowane, jest słowo kto wbrew faktom, więc nie ma możliwości na to, aby kogokolwiek ścigać za to, że ktoś mówi o tym, co miało miejsce. Polska dyplomacja nie zamierza milczeć. Kary za używanie określenia polskie obozy śmierci były tematem rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem rządu Izraela. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z premierem Benjaminem Netanyahu na temat bieżących stosunków polsko-izraelskich oraz uwarunkowań historycznych. Ustalono, że będzie prowadzony dialog między zespołami obu krajów. Dialog ten nie będzie dotyczył suwerennych decyzji polskiego parlamentu. Bo Polska ma prawo do obrony własnego imienia. To my byliśmy ofiarami II wojny światowej, a nie odwrotnie, bo za chwilę może być tak, że ktoś zacznie pisać, że Polska była II wojnę światową. Dialog Polski i Izraela ma być kontynuowany w trakcie spotkania prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego z ambasador Izraela. Rozmowy odbywają się na prośbę strony izraelskiej. W sprawie fałszowania historii zdecydowanie wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Nie było żadnych polskich obozów zagłady czy polskich obozów koncentracyjnych, mówił prezydent. Nigdy nie zgodzę się na to, żebyśmy my jako naród, Polacy, jako naród, czy Polska jako państwo, była oczerniana poprzez zakłamywanie prawdy historycznej i poprzez absolutnie fałszywe oskarżenia, a takich w ostatnich dniach pod adresem naszego kraju i naszego narodu padło stanowczo zbyt wiele, żeby można było przejść nad tym obojętnie. Wieczorem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotkał się z ambasadorem Izraela. W Izraelu w ostatnich dniach wylała się fala kłamstw i oszczerstw o Polakach. Deputowany do Knesetu Yair Lapid oskarża Polaków o współudział w Holokauście. Wymyślono to w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostało zamordowane, nie spotykając niemieckiego żołnierza. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo tego nie zmieni. Ale to nie jedyne kłamstwo tego polityka. Twierdzi, że jego babkę zamordowali Polacy. Tymczasem babka od ojca urodziła się na terenie dzisiejszej Serbii i nie miała nic wspólnego z Polską. A babka ze strony matki przed wojną przyszła na świat w Tel Awiwie. Też nie miała nic wspólnego z Polską. Na oskarżenia Polaków o udział w Holokauście reaguje premier Mateusz Morawiecki.
Żydzi, Polacy i wszystkie ofiary powinny być strażnikami pamięci o tych wszystkich, którzy zostali zamordowani przez niemieckich nazistów. Auschwitz-Birkenau to nie jest polska nazwa, a Arbeitmachtfrei to nie jest polskie zdanie. Napięcie między Polską a Izraelem pojawiło się w momencie, kiedy Polacy coraz mocniej domagają się od Niemców odszkodowań. Jednocześnie w Kongresie USA pojawia się ustawa, która daje administracji waszyngtońskiej prawo wywierania nacisku na kraje, od których środowiska żydowskie żądają odszkodowań. Warto też zwrócić uwagę, że ta nerwowa sytuacja zbiegła się z szykowaną w Polsce tak zwaną dużą ustawą reprywatyzacyjną. Niemieckie i izraelskie media jednym głosem krytykują polską nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Niemiecki dziennik Die Welt winą za kryzys dyplomatyczny między Warszawą a Jerozolimą obarcza rząd Mateusza Morawieckiego. Gazeta twierdzi, że przeszłość jest przez polskie władze wykorzystywana instrumentalnie. Z drugiej strony niemieccy dziennikarze przekonują, że przed II wojną światową, i tu cytat, antysemityzm był w Polsce dużym problemem. Taki komentarz płynie z gazety, która wcześniej sama używała skandalicznego określenia polskie obozy śmierci. Nie uznaje go ona za przekłamanie, ale efekt niedbalstwa. W podobnym tonie wypowiada się inny dziennik Tageszeitung, który oskarża Polskę o próbę ograniczania badań naukowych nad tematem, tu również cytat, polskiej kolaboracji z nazistami. Powołuje się przy tym na kłamliwą publikację Jana Tomasza Grossa zatytułowaną Sąsiedzi. Rząd PiS jest określany przez dziennik jako narodowo-populistyczny. Krytyczna ocena noweli ustawy o IPN płynie także z mediów w Izraelu. Haaretz, który przypomina heroizm Polaków w okresie II wojny światowej, jednocześnie twierdzi, że Żydzi ukrywali się nie tylko przed nazistami, ale też polskimi sąsiadami. Krytyka noweli ustawy o IPN jest w Izraelu powszechna. Nie brakuje też komentarzy, w których naród polski obarcza się współwiną za Holokaust. Ambasador Izraela w Polsce nie jest w stanie jasno odpowiedzieć, dlaczego nowelizacja ustawy o IPN wzbudziła taką falę krytyki w jej ojczyźnie. Anna Azari zapewnia jednocześnie, że w Izraelu wszyscy wiedzą, że obozy w Polsce budowali Niemcy. Burza była jeszcze dlatego, że to wszystko zdarzyło się wieczorem przed Międzynarodowym Dniem Holokaustu. Nowelizacja ustawy była jednak wcześniej konsultowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości z izraelskimi dyplomatami. Anna Azari przyznała, że decyzję o poruszeniu kwestii ustawy podczas uroczystości w obozie Auschwitz-Birkenau podjęła w ostatniej chwili. Próbowałam powiedzieć panu Morawieckiemu, że ja to zrobię przed ceremonią, ale niemożliwe było. Miałam coś całkiem innego do powiedzenia, ale niemożliwe było normalnie funkcjonować, kiedy w Izraelu już była decyzja premiera i kiedy dyplomaci mają swoje instrukcje. Według izraelskiej ambasador przepisy mogą zagrozić świadkom Holokaustu, którzy będą opisywać rzekome zbrodnie Polaków, a także dziennikarzom, którzy będą publikować te opowieści, oraz przewodnikom, którzy będą się na nie powoływać. Zapisy ustawy nie ograniczają jednak wolności badań, swobody dyskusji historycznych oraz działalności artystycznej, co mocno podkreślają władze w Warszawie. Sprawą na poziomie rządowym zajmą się specjalne grupy, które powołają premierzy Polski i Izraela. Prezydent Andrzej Duda wskazał wczoraj, że sprawa powinna być spokojnie wyjaśniona, jednak Polska nie może się wycofać. Nie było żadnego systemowego wsparcia ze strony polskiej dla Holokaustu. Dla tej straszliwej machiny zagłady i śmierci. Była tylko walka z nim. Szanowni Państwo, my musimy się przestrzegania tej właśnie elementarnej prawdy i tych właśnie elementarnych faktów domagać. To jest nasze prawo jako narodu. Takie samo jak to, że prawem Żydów jest walczyć z antysemityzmem. Tak samo my mamy prawo walczyć z tym wielkim i straszliwym pomówieniem. Wczoraj wieczorem na prośbę strony izraelskiej odbyło się spotkanie ambasador Azari z szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, ministrem Krzysztofem Szczerskim. Mamy poważne zaniedbania w prowadzeniu polityki historycznej, podkreśla historyk Piotr Boron. Obecny moment jakiś propagandowy na arenie międzynarodowej to nie jest nagły wybuch tej problematyki. Od dawna te sprawy są zaniedbane. Bane przez polskie media, przez polską szkołę, przez polskie publikacje. Historyk dodaje, że każdy Polak powinien stawać w obronie dobrego imienia Polski. Szkoła, uniwersytet powinny wyposażyć Polaków w taką wiedzę, która opierałaby się pierwszemu lepszemu zarzutowi.
Przed tygodniem w Warszawie przebywał z wizytą sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Amerykański polityk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson przyleciał do Polski prosto ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wczoraj rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Paleta tematów była bardzo szeroka, od spraw dotyczących tych dalszych części świata, czyli Afganistanu, strategii amerykańskiej wobec Afganistanu i natowskiego zaangażowania, w tym także polskiego, w kwestii Afganistanu, poprzez Bliski Wschód, konflikt w Syrii, do spraw, które dotyczą bezpośrednio relacji polsko-amerykańskich dzisiaj, czyli kwestii modernizacji polskiej armii, kontraktów w ramach tej modernizacji, ale także współpracy wojskowej. Mówił po spotkaniu prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Dziś amerykański polityk spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawiał również z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Poruszono kwestie m.in. bezpieczeństwa, stosunków polsko-amerykańskich i polityki międzynarodowej. Wizyta pana Rexa Tillersona jest dla nas potwierdzeniem ścisłych więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi, można też powiedzieć szerzej, potwierdzeniem zainteresowania Stanów Zjednoczonych regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Rex Tillerson po spotkaniu oświadczył, że Polska i Stany Zjednoczone są przeciwne Nord Stream 2, który narusza bezpieczeństwo i stabilność energetyczną Europy, zapewniając Rosji jeszcze jedno narzędzie upolitycznienia energetyki. Jest to nasze wspólne stanowisko strategiczne. Uważamy tak samo jak Polska, że dywersyfikacja jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Rex Tillerson podkreślił także rolę Polski jako mocnego sojusznika. W ramach NATO Polska działa razem z nami na rzecz umocnienia bezpieczeństwa i Polska już osiągnęła zobowiązanie do 2% wydatków PKB na obronność. Polska planuje to przekroczyć i cieszymy się z tego, że Polska jest mocnym sojusznikiem w przymierzu atlantyckim. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas wspólnej konferencji podkreślił, że w niedługim czasie można spodziewać się zakończenia rozmów w sprawie nowych polsko-amerykańskich kontraktów wojskowych. Liczę i jest to potrzebne dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa, że te kontrakty niedługo zostaną zrealizowane, podpisane, można powiedzieć. Podczas spotkania nie zabrakło także kwestii dotyczącej sytuacji w Syrii w kontekście operacji zbrojnej w kontrolowanym przez Kurdów syryjskim Afrinie. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych wyraził nadzieję, że Turcja da radę zająć się kwestiami bezpieczeństwa przy swojej granicy oraz będzie w stanie ograniczyć ilość walk, które mają tam miejsce. Zapewnił ponadto, że Stany Zjednoczone kontynuują dialog z Ankarą, by rozwiązać trwający kryzys. Z kolei minister Jacek Czaputowicz potwierdził stanowisko rządu w sprawie pomocy Syryjczykom. Zależy nam także na stabilizacji sytuacji w Syrii, na zapewnieniu pomocy humanitarnej na miejscu. Jest to celem polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson spotkał się także z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w warszawskiej siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Rozmawialiśmy o właściwie wszystkich ważnych sprawach polsko-amerykańskich odnoszących się zarówno do kwestii współpracy militarnej, do bezpieczeństwa w tej części Europy, szeroko rozumianej tej części Europy, o sprawach gospodarczych, o możliwości współpracy w tej dziedzinie, o kwestiach związanych z zakupami broni. W ocenie prezesa PiS rozmowa z sekretarzem stanu USA była pożyteczna i dobra. Ja miałem okazję podziękować administracji amerykańskiej, złożyć na ręce pana sekretarza Tillersona podziękowanie za to obecne nastawienie do Polski. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson w 73. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz wziął także udział w uroczystości przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. W ubiegły wtorek z udziałem przedstawicieli Solidarności prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ustawa ograniczająca handel w niedzielę to przywrócenie normalności, podkreślał prezydent Andrzej Duda. I to jest, proszę Państwa, rzeczywiście moment bardzo istotny. Moment przywrócenia pewnej normalności. Moment pokazania solidarności, tej wewnątrzspołecznej.
solidarności tych, którzy w handlu nie pracują i mają wolne w niedzielę, z tymi, którzy w handlu pracują i do tej pory to nie była dla nich niedziela, którą mogli spędzić ze swoimi dziećmi, ze swoimi małżonkami, ze swoją rodziną. Także tym ludziom ta wolna niedziela się należy. O ograniczenie handlu w niedzielę od lat walczyła Solidarność. Pod obywatelskim projektem podpisało się prawie 500 000 obywateli. Na tą chwilę, na ten dzień czekaliśmy długo, ale szczególnie czekali pracownicy w handlu, a jest ich prawie 1 200 000 pracujących. 1 marca tego roku handel będzie dozwolony w 2 niedziele w miesiącu, w pierwszą i ostatnią. W przyszłym handel ma odbywać się tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku będą wolne. Ustawa przewiduje też wiele wyjątków. Otóż sprzedaż towarów we wszystkie niedziele będzie możliwa w internecie oraz w aptekach, piekarniach, na dworcach kolejowych i stacjach benzynowych. Tak duża ilość wyjątków może spowodować omijanie prawa przez handlowców. Już teraz na przykład przy stacjach benzynowych powstają sklepy, a przy supermarketach buduje się stacje benzynowe, które będą połączone ze sklepami. Chciałbym się zwrócić do tych wszystkich przedsiębiorców, którzy dzisiaj już starają wytężać swoją energię i umysły na to, jak ominąć te przepisy. Ja wam, szanowni państwo, radzę, abyście się skupili na tym, jak poprawić warunki pracy pracownikom w handlu i dać im konkretne podwyżki, bo czy wam się to podoba, czy nie, ustawa została podpisana, wejdzie w życie i wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy będziemy pilnować tego, aby te przepisy były przestrzegane. Ograniczenie handlu w niedzielę nie jest niczym nowym. Zakupów tego dnia nie zrobimy w wielu krajach Unii Europejskiej. Wierzę w to, że po prostu przyzwyczajimy się do tego, tak jak jest w innych krajach Unii Europejskiej, tak jak jest w Niemczech czy w Austrii, że po prostu sklepy są zamknięte w niedzielę.